Witam serdecznie widzów mojego kanału. Poprzedni film o lekach cieszył się zainteresowaniem, więc postanowiłem kontynuować cykl medyczny. W tym odcinku zajmę się niektórymi lekami dostępnymi na tzw. receptę. Leki te nie są ogólnie dostępne i można ich kupić w Polsce w aptece bez stosownego wskazania, jakim jest recepta. Czy to dobre rozwiązanie, nie będę z tym polemizować, ponieważ w innych krajach część leków można kupić bez recepty, płacąc po prostu ich pełną cenę. Chorujemy na różne choroby układowe, najczęściej układu krążenia, oddechowego, ale też przewodu pokarmowego i inne. Jeżeli jesteś stałym klientem swojej przychodni i przyjmujesz leki od kilku miesięcy czy lat, to masz już zeznanie w swojej chorobie. Jak to mówią lekarze, każdy jest specjalistą od swojej choroby. Zwykle lekarze nie zalecają robić zapasów leków. Uważają, że system dystrybucji leków pozwoli na płynne uzupełnianie naszych domowych apteczek. Poza tym każdy preparat ma określoną datę ważności. Dawka leków, które przyjmujemy, może ulec zmianie w wyniku zaostrzenia naszej choroby. Możemy też być zmuszeni do zmiany rodzaju leku, które stosujemy po kolejnej wizycie u lekarza. Jeżeli nieopatrznie zrobimy zapasy, może się nagle okazać, że mamy dużą torbę leków, które działają tak samo, ale nie możemy ich stosować. Jak do tego nie dopuścić? Po pierwsze, jeżeli nasza choroba nie ulega pogorszeniu z naszej winy, bo nie stosowaliśmy się do zaleceń, to trzymajmy się jednego lekarza. To on zna nas i naszą chorobę najlepiej. Ciągłe zmiany lekarza, bo chcemy skontrolować, czy dobrze nas leczy, doprowadzą w końcu, że zostaniemy z workiem leków, które działają tak samo, a ich termin ważności minął. Czyli zasada numer jeden. Jeżeli coś działa dobrze, to po co to zmieniać? Po drugie, jeżeli od miesięcy lub lat dawka leków, które stosujemy, nie ulega zmianie, to możemy się pokusić o robienie tzw. zapasów. Nie ma sensu zbierać leków, których nie potrzebujemy, których nie stosujemy, z myślą o jakimś handlu lub wymianie. Prawdopodobnie do niczego ich nie wykorzystamy. Do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Natomiast bardzo ważne jest, żeby mieć poczucie swojej choroby, wiedzieć, na co chorujemy. Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, co złego może nas spotkać w okresie izolacji lub ewakuacji. Ludzie będący w zamknięciu, tacy jak marynarze lub mieszkańcy stacji polarnych, mogą stać się ofiarą każdej ostrej choroby i nie są w stanie samemu się wyleczyć. Trudno jest mi podpowiadać, jakie leki, poza tymi, które podałem w pierwszym odcinku, moim zdaniem należy zabrać ze sobą. W takim razie, co należy robić, by zwiększyć swoje zapasy leków? Po pierwsze, dbać, by w czasie kupowania leku, szkieł kontaktowych czy nawet opatrunków, których używamy codziennie, mieć zawsze zapas w domu. Po drugie, dbać, by nie były przeterminowane. A po trzecie, sukcesywnie zwiększać ilość potrzebnych leków i materiałów medycznych. Niestety, jest problem. E-recepty mogą spowodować, że stracimy tę możliwość. Arsenał broni biologicznej, na którą możemy być narażeni, jest ogromny. Jedyny ratunek tak naprawdę leży w profilaktyce. Większość groźnych i atypowych zakażeń bakteryjnych, wirusowych w warunkach domowych nie da się wyleczyć. Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wiedza medyczna. Warto czytać, jak uchronić się przed danym zakażeniem, danym czynnikiem biologicznym. Najlepszą reakcją jest izolacja, higiena i dobre odżywienie. Warto sprawdzić na stronie Państwowego Zakładu Higieny, na które z chorób byliśmy szczepieni w dzieciństwie, korzystając z historycznych kalendarzy szczepień. Ale w takim razie, czy warto zabierać ze sobą jakieś antybiotyki i chemioterapeutyki do schronu? Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Tak, jeżeli wiemy, na jakie choroby należy ich użyć. Poza tym te leki mają swoje powikłania. Działają tylko na określone rodzaje patogenów. Niektóre bakterie są na nie oporne. Nie mamy sytuacji z czasów II wojny światowej, kiedy mała ilość antybiotyków zabijała prawie wszystkie bakterie. Dodatkowo stosowane leki muszą penetrować do chorych tkanek. Tą wiedzę nabywa lekarz w czasie studiów, co pozwala mu wybrać odpowiedni lek. Poza tym leki mają różne postacie do stosowania. Są w syropie, w tabletkach, w lekach dożylnych. Trzeba umieć odróżnić infekcje bakteryjne od wirusowych lub grzybiczych. Niektóre choroby można skutecznie leczyć antybiotykami, które nie wymagają wchłaniania się z przodu pokarmowego. Takim lekiem jest np. ksifaksan, który stosuje się w biegunkach bakteryjnych. Niestety nie mamy też tak skutecznych leków przeciwwirusowych, jak są leki przeciwbakteryjne. Nie można powiedzieć, że jakiś lek przeciwwirusowy działa tak super jak antybiotyk. Dodatkowo dochodzi ryzyko reakcji alergicznej na antybiotyk. Reakcja alergiczna może spowodować zgon. W takim razie powinniśmy też zaopatrzyć się w leki, które taką reakcję alergiczną mogą zatrzymać. Nawet wykształcenie medyczne nie gwarantuje sukcesu w takim przypadku. A następny problem, jaki może się pojawić, to nieumiejętność stosowania tych leków. A na koniec należy wspomnieć, że jeżeli jakiś patogen zostanie zastosowany przeciwko nam, to będzie pewnie tak zjadliwy, że wywoła takie powikłania i częstość zgonów, że antybiotyki, które będziemy mieli ze sobą, nie będą działały.
Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, myślę, że nie da się bezpiecznie użyć antybiotyku bez odpowiedniej wiedzy medycznej. W szpitalach leczenie ciężkich przypadków wymaga od diagnostyki, posiewów i podawania leków w postaci dożylnej. Antybiotyk nie jest też panaceą na każde zło. Myślę, że warto skupić się głównie na pozamedycznych sposobach zapobiegania zakażeniom. Podsumowując, wprowadzenie leków do terapii chorób przewlekłych, poprawa warunków życia i higiena osobista zdecydowanie wydłużyły długość życia Polaków. Zadbajmy więc przede wszystkim o to, by w schronie były te leki, które używamy na co dzień, byśmy zawsze mieli pod ręką. By być przygotowanym na najgorsze, trzeba cały czas dbać o swoje zdrowie. W stanie zagrożenia nie pomoże nam żaden cudowny specyfik. Jest dużo kanałów internetowych, które mogą podpowiedzieć Wam, co możecie zrobić, kiedy skończą nam się leki. Warto nawet z własnej ciekawości studiować literaturę na ten temat. Niestety ja nie znam się na ziołolecznictwie, więc tego tematu nie będę poruszał osobiście. Więc już teraz, kiedy przygotowujemy się na najgorsze, zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia i do zobaczenia.